10 najmłodszych organizacji terrorystycznych. Otóż istnieje coś takiego jak lista organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA. Tam są wpisywane organizacje niebezpieczne i przeczytam wam 10 ostatnio wpisanych na tę listę. Kontynuacja Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Republikańska organizacja terrorystyczna paramilitarna z Irlandii Północnej. Powstała w połowie lat 80. w wyniku rozłamu w prowizorycznej irlandzkiej armii republikańskiej PIRA. W kwietniu 1985 roku byli szefowie sztabu PIRA wystąpili przeciwko złagodzeniu linii politycznej Sinn Féin. W listopadzie 1986 roku 130 delegatów przeciwnych udziałowi partii w wyborach utworzyło tzw. Republican Sinn Féin, której bojówką stała się CIRA, czyli właśnie kontynuacja irlandzkiej armii republikańskiej. Współpracuje ona ze prawdziwą Irlandzką Armią Republikańską, czyli RIRA. W lipcu 2001 roku CIRA przeprowadziła atak bombowy na protestancki hotel w Enniskillen. W październiku 2001 roku zaatakowała koszary wojskowe w Lisburn. W obu atakach z 2001 roku zginęła jedna osoba. Dawniej organizacja otrzymywała broń i przeszkolenie ze strony Libii i Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Broń i pieniądze przekazują jej także sympatycy ze Stanów Zjednoczonych. Figuruje na listach organizacji terrorystycznych USA, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Jest grupą republikańską. Celem CIRA jest utworzenie niepodległej Irlandii Północnej o ustroju demokratycznym i socjalistycznym. Państwo Islamskie. Salaficka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 roku na terytorium państwowym Iraku i Syrii. Państwo Islamskie to nie tylko ugrupowanie, ale również państwo. Jego nazwa i idea jest szeroko krytykowana i potępiana. Celem ugrupowania, które jest spadkobiercą ekstremistów z okresu okupacji Iraku przez siły USA, jest ustanowienie opartej na zasadach szariatu na wszystkich terytoriach zamieszkiwanych przez muzułmanów terytorium islamskiego. Po ekspansji państwa islamskiego na terytoria Syrii i Iraku oraz dopuszczeniu się zbrodni na ludności cywilnej, Stany Zjednoczone podjęły na terenie Iraku interwencję lotniczą przeciwko dżihadystom. Po ogłoszeniu strategii Obamy i uformowaniu koalicji międzynarodowej rozszerzono operację lotniczą na Syrię. W październiku 2019 roku siły specjalne USA zlikwidowały miejsce przebywania przywódcy i założyciela ISIS, a następnie go zabiły. Al-Shabaab. Somalijska radykalna islamistyczna organizacja militarna od 2012 roku, formalnie komórka Al-Kaidy w rogu Afryki. Ugrupowanie liczy ponad 14 tysięcy bojowników, którzy walczą w somalijskiej wojnie domowej o przejęcie władzy, wprowadzenie prawa szariatu i ustanowienie kalifatu islamskiego. Ugrupowanie Al-Shabaab jest uznane za organizację terrorystyczną przez Australię, Kanadę, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Walka rewolucyjna. Grecka organizacja terrorystyczna powstała w 2003 roku. Do 2017 roku przeprowadziła 16 ataków. Wśród nich znalazły się m.in. ostrzał rakietowy ambasady USA w Atenach w 2007 roku i zamach bombowy przed siedzibą greckiego banku centralnego w Atenach w kwietniu 2014 roku. Zdaniem Departamentu Stanu USA liczy nie więcej niż 50 członków. Jest grupą anarchistyczną. Celem walki rewolucyjnej jest wywołanie rewolucji, która zaktywizuje większość społeczeństwa i obali klasę rządzącą. Efektem rewolucji ma być utworzenie systemu społecznych samorządów opartych na idei równości i sprawiedliwości społecznej. Figuruje na liście organizacji terrorystycznych Unii Europejskiej i Departamentu Stanu USA. Al-Kaida Półwyspu Arabskiego. Filia terrorystycznej organizacji Al-Kaida na Półwyspie Arabskim, szczególnie aktywna na terenie Jemenu. Al-Kaida Półwyspu Arabskiego powstała w styczniu 2009 roku po połączeniu się komórek Al-Kaidy w Arabii Saudyjskiej i Jemenie. W kraju władanym przez Saudów ugrupowanie było skutecznie tłumione przez miejscowe służby bezpieczeństwa. W efekcie większość bojowników przeniosła się do słabego wewnętrznie Jemenu, targanego wówczas rebelią szyitów na północy kraju i powstaniu na południu kraju. Główną siłą napędową ugrupowania był przywódca filii do września 2011 roku Awnar al-Awlaki,
który przekształcił ugrupowanie z regionalnego zagrożenia w najbardziej aktywną filię Al-Kaidy, szczególnie po śmierci Bin Ladena, lidera światowej Al-Kaidy. Al-Kaida Półwyspu Arabskiego została uznana za organizację terrorystyczną 14 kwietnia 2009 roku przez sekretarz stanu USA Hillary Clinton. Już w następnym roku, po rozpoczęciu regularnych działań w Jemenie, Stany Zjednoczone ogłosiły, iż organizacja ta stanowi zagrożenie dla ich ojczyzny. Tehrik-i Taliban Pakistan. Talibska organizacja zbrojna działająca w Pakistanie, zbrojnie przeciwstawiając się rządowi w Islamabadzie. Federacja oddziałów talibańskich założona w 2007 roku. Organizacja przyznała się do porwania w 2008 roku i zamordowania Piotra Stańczaka 7 lutego 2009 roku. Przyznali się oni również do przygotowania zamachu w Birmingham w kwietniu 2009 roku, jednak specjaliści podawali jego wersję w wątpliwość. Ugrupowanie aktywne jest od 2004 roku w Pakistanie, przeprowadzając tam liczne ataki terrorystyczne, zamachy samobójcze, partyzanckie, ataki na siły pakistańskie oraz rajdy na terytorium Afganistanu. Na przełomie 2009 i 2010 roku organizacja ta nawiązała formalną współpracę z Al-Kaidą. Ansar ad-Din, organizacja islamistyczna, powstała w marcu 2012 roku. Założycielem i przywódcą tej organizacji jest Iyad Ghali. Był on bojownikiem walczącym w powstaniu tuareskich w latach 90. Później miał powiązania z Al-Kaidą. Jego ugrupowanie walczyło w 2012 roku z Narodowym Ruchem Wyzwolenia Azwadu w powstaniu w Mali. W czasie rebelii tuareskiej Ansar ad-Din wystawił 300 ochotników. Islamiści zajęli kilka miasta. Po zakończeniu operacji wojskowych ograbili magazyny z żywnością, splądrowali szpitale, hotele, urzędy, biura i kościoły, bary, gdzie podawano alkohol. W rozgłośniach radiowych zakazali puszczania zachodniej muzyki. W styczniu 2013 roku przystąpili do walk przeciwko siłom malijskim, a następnie bronili kontrolowanych przez siebie miast w północnym Mali przed siłami francuskimi, które interweniowały na terenie tego państwa. W 2013 roku doszło do rozłamu wśród ugrupowania Boko Haram. Muzułmańska organizacja powstała w Nigerii, domagająca się wprowadzenia szariatu we wszystkich 36 stanach Nigerii. Obecnie szariat jest oficjalnym prawem w północnych stanach i zakazania zachodniej oświaty. Odrzuca także udział w wyborach. Nazwa bywa interpretowana jako książki to grzech, czy też zakazać zachodniej oświaty. Od końca 2010 roku noszą nazwę po arabsku, co dosłownie znaczy sunnickie zrzeszenie na rzecz nawracania na islam i dżihadu, lub w nieco wolniejszym tłumaczeniu sunnickie braterstwo wykonujące świętą wojnę. Rebelia oraz działania sił rządowych przyniosły do połowy 2013 roku 3000 ofiar. Na początku 2018 roku liczbę ofiar szacowano już na ponad 20 tysięcy, zaś liczbę osób zmuszonych do opuszczenia domów na 2,5 miliona. Boko Haram wpisana jest na listę organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA. Front Obrony Muzułmanów w Czarnej Afryce, organizacja islamistyczna luźno powiązana z Boko Haram, uformowana w styczniu 2012 roku, bazująca w Nigerii. Ugrupowanie jest wpisane na listę organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA. Ugrupowanie przyznało się do ataku na więzienie w Abudży w listopadzie 2012 roku. Stało również za zasadzką na nigeryjskich żołnierzy w swoim kraju w 2013 roku w odwecie za udział w kampanii malijskiej. 7 lutego 2013 roku z kwater libańskiej firmy budowlanej Setraco islamiści z nigeryjskiej organizacji Ansaru porwali 7 pracowników, obywateli Libanu, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch i Filipin. Wśród zakładników były dwie kobiety. 9 marca 2013 roku wydano komunikat, w którym poinformowano, że zabito zakładników po tym, jak w stanie Bauchi zauważono brytyjskie samoloty wojskowe. Następnie opublikowano wideo z ciałami ofiar egzekucji. Zamaskowany Batalion, organizacja islamistyczna będąca odgałęzieniem Al-Kaidy, uformowana w 2012 roku. Ugrupowanie powstało, kiedy jeden z dowódców Al-Kaidy opuścił szeregi organizacji terrorystycznej i powołał do życia własną organizację bojówkową. Zamaskowany batalion brał udział w wojnie domowej w Mali. Zasłynął atakiem na pole gazowe w dniach 16-19 stycznia 2013 roku, kiedy to ekstremiści uwięzili na polu gazowym 790 pracowników kompleksów, w tym 132 cudzoziemców, pracowników koncernów naftowych. Terroryści otrzymywali, iż jest to odwet za interwencję Francji w Mali na terenach zajętych przez islamistów.
Organizacja ściśle współpracowała z Ruchem na Rzecz Jedności i Dżihadu Afryki Zachodniej. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Na marginesie wspomnę, że wszystkie organizacje, o których wspomniałem, zostały wpisane na listę organizacji terrorystycznych po 2004 roku, z czego ostatnia zamaskowana brygada 18 grudnia 2013 roku. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!